świeże, tak, jest świeże. Świeże. Wyczekiwane. To zawsze. Zależało, bo termin to jeszcze był w starym roku, a no wyszło jak wyszło, no tego się nie planuje, tego się nie wybiera. Czujemy się bardzo dobrze, chociaż dwie noce nieprzespane, dwie doby w zasadzie, ale myślę, że warto na tej chwili to wszystko pocierpić. Najważniejsze, że malutka jest zdrowa. Jesteśmy młodym małżeństwem jeszcze, także myślę, że wszystko przed nami. Wszystko przed nami. Poród też tam dobrze wszystko przebiegał. Tak. Pan towarzyszył? Tak. Przy całym porodzie towarzyszył. Jestem pod wrażeniem. Personel bardzo pomocny. Naprawdę. Tak. Wszystko pomagają przy porodzie, też było bardzo, bardzo pozytywnie. Jak córeczka będzie miała na imię Antosia? Fantasia. Kto wybierał imię? Wspólnie. Nie było chyba jakichś tam konfliktów na tym tle. Dużo małych dzieci urodziło się w Suwalskim Szpitalu? Tak, zdecydowanie więcej. Odnotowaliśmy ponad 930 porodów, co wiąże się z tym, że jest tych porodów około 150 więcej niż w poprzednim roku. To 150 więcej, to jest tak jakby 2 miesiące naszej pracy, bo tak przeciętnie poprzednio było około tych 70 porodów miesięcznie, więc wiąże się to z tym jednak, że dużo więcej pracy, tak? Przeliczając jakby dołożenie tych 2 miesięcy w tym samym składzie, w którym pracowaliśmy do tej pory. A skład jest ograniczony, ponieważ mamy i małą liczbę lekarzy, i małą liczbę położnych. Tak, pracy bardzo dużo. Czy rzeczywiście jest taka tendencja, że kolejne dzieci rodzą mamy, które już mają? Możemy mówić o tym 500+, czy to jest jednak przesadzone, że... W moim osobistym odczuciu i tak jak obserwuję tutaj na naszym oddziale, nie mamy licznych wielorudek, które sugerowałyby, że to jest powód rodzenia dzieci. Po prostu przesunął się wiek, w którym kobiety rodzą pierwsze dziecko. Jak ja zaczynałam pracę, kobiety rodziły w wieku 18, 19, 20 lat. 21, 2, 3 to był standard, kiedy wykształcone kobiety rodziły dzieci, które uczyły się, kształciły, studiowały. Dzisiaj ten wiek zdecydowanie się przesuwa. Przesuwa się na granicę wieku 27, 8, 9 lat. W związku z tym ten boom urodzeniowy, który był lat temu, kilkanaście, zaczyna dopiero teraz rodzić. I z tym to się chyba wiąże, że mamy potencjalnie więcej kobiet w tym wieku, które zaczynają rodzić. Natomiast nie odnotowaliśmy, tak jak mówię, licznych wielorudek, które by sugerowały się tym, że 500+ działa. Więcej jest porodów naturalnych, jest dużo odsetek też cięć cesarskich.